Linux zostawia daleko w tyle Windows 11 w testach wydajności gier na AMD Ryzen AI 9365 i AMD Radeon 880M. Pojedynek między Windowsem i Linuxem obrał niespodziewany zwrot. Test procesowa Ryzen AI 9365 z i GPU AMD Radeon 880M pokazał, że popularne Ubuntu może znacząco dominować nad Windowsem 11. Kwestia gier. Przez wiele lat Windows wydawał się być oczywistym wyborem w porównaniu do Linuxa. Lepsze wsparcie dla sterowników gwarantowało płynniejsze doświadczenie z rozgrywki, ale może to się zmienić. Jedną z najnowszych testów pokazał, że w przypadku procesora AMD Ryzen AI 365 z GPU Radeon 880M na pokładzie Linux Ubuntu wygrywa momentami, zostawiając Windows 11 daleko w tyle. Źródło Foronix. Linux pokonał Windowsa w gamingowych benchmarkach. Do testów porównawczych wykorzystano laptopa Asus ZenBook S16. Przy jego pomocy stwierdzono możliwości w gamingowych benchmarkach Windowsa 11 i Linux Ubuntu 24.04. Pojedynek nie był jednostronny i w jednych testach wygrywał system Microsoftu, ale różnica była wtedy mniejsza niż gdy przewagę zyskiwał Linux Ubuntu. Bardzo dobrym przykładem jest benchmark FureMark 2.1. Przy teście OpenGL na różnych rozdzielczościach Windows 11 zazwyczaj osiągał lepsze wyniki, choć były one niewiele większe w przypadku testów Vulkana. Linux wychodził zdecydowanie na prowadzenie, a przy wyłączeniu SMSAA nawet w testach OpenGL udawało się prześcignąć Windowsa 11. No i tu macie te wykresy. Według mnie nie bajka. Źródło Foronix. Systemy porównano także w trakcie gier i wykorzystano do tego typu m.in. darmowy tytuł Unige. Dobra, mniejsza z tym. Rozdzielczość była stała 2880 razy 1800 i w trzech testach zmieniono tylko jakość efektów od średnich po ultra i w każdym z benchmarków Linux wypadł lepiej, a największa różnica miała miejsce przy średnich ustawieniach, gdzie Windows wygenerował niecałe 76 klatek na sekundę. Podsumowując, wszystkie benchmarki, Linux Ubuntu 24.04 zyskał wynik około 3% lepszy od Windowsa 11. Warto jednak zaznaczyć, że Foronix nie korzystał z oficjalnych sterowników od AMD, tylko open source. Dodatkowo Foronix wspomina, że Windows 11 wciąż lepiej sobie radzi w benchmarkach testujących wydajność systemu operacyjnego lub procesora, gdy Linux wygrywał w testach graficznych. No, więc powiem szczerze, bajlando według mnie. Nieźle. Widać, że już powoli Linux zyskuje to, co po prostu niektórzy ludzie mówili kiedyś, że jest niemożliwe, że Linux nigdy nie będzie, że na Linuxie nie da się grać. Ale po prostu ja ostatnie zdanie zostawiam Wam w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości.